dobry i dobry wieczór znakomicie pasują. A witam na pierwszym wykładzie w 13 cyklu medycznych ślub. Witam jako współorganizator tegoż cyklu, łącznie z panią dr Beatą Augustyńską. I zapraszam też w imieniu wszystkich wykładowców, którzy będą pojawiać się na naszych wykładach. Bardzo mnie cieszy, że tak licznie państwo zgromadziliście się dzisiaj. To cieszy i organizatorów, i zawsze wykładowcę, bo nic, proszę państwa, bardziej nieciekawego dla wykładowcy niż przemawianie do pustej sali. Jeżeli sala jest wypełniona znakomitymi słuchaczami, to wykładowca uskrzydlony, tym piękniej każdy wykład poprowadzi. I proszę państwa, rozpoczynamy 13 cykl medycznej środy. Postaramy się, żeby na następnych wykładach wyłożyć tutaj dla państwa takie karteczki, na których będziecie mogli wpisać ewentualnie swoją propozycję tematu, na który chcielibyście wysłuchać przygotowany wykład. Myślę, że to po raz pierwszy się taka propozycja w tej chwili pojawia. Myślę, że to może być rzecz ciekawa. Jeżeli się okaże, że wiele osób z państwa chce wysłuchać wykładu dotyczącego tematu X, to postaramy się, żeby odpowiedni wykładowca dla państwa taki temat poruszył. Myślę, że to może być ciekawe, takie sugestie z waszej strony. Niemniej też będziemy nadal proponować szereg ciekawych tematów w dalszym ciągu. Zwyczaj, jaki panuje na tych wykładach, te zwyczaje państwo doskonale znacie, bo to już jest 13 tura, stałych słuchaczy widać tutaj bardzo wielu. Cieszy też fakt, że wielu studentów przychodzi na te wykłady. Też zawsze podkreślam na naszych uczelnianych wykładach, że również w trakcie tego cyklu można wysłuchać czegoś ciekawego, czegoś, co czasem nie mieści się w tym klasycznym cyklu wykładowym dla danego przedmiotu, a tu po południu można tematu wysłuchać. Tym bardziej, że głoszą te wykłady także ci, których nie spotykamy na co dzień na naszym wydziale czy naszym kierunku studiów. I właśnie, proszę państwa, dzisiaj gościmy znakomitego wykładowcę, pan profesor dr habilitowany Roman Junik z Katedry Endokrynologii i Diabetologii. I pan profesor dzisiaj dla państwa wygłosi wykład pod tytułem Psychologiczne aspekty diety. Proszę państwa, odżywianie się to jedna z najważniejszych czynności ludzkiego organizmu. Żyjemy w dobie, kiedy oprócz tego, że przyswajamy żywność, to oczywiście modne są różnego typu suplementy diety. Czasem możemy nadużyć wielu składników, takich jak minerały, czy witaminy, czy wiele innych składników diety. A poza tym żyjemy w ciągłym pędzie i proszę przyznać samemu przed sobą, że wielokrotnie uświadamiamy sobie, że to nasze odżywianie się nie jest najlepsze. A jak powinno być i co można państwu przekazać o psychologicznych aspektach diety, o tym już pan profesor. Zapraszamy. Dziękuję panie doktorze. Dzień dobry państwu. Cieszę się, że aż tyle osób zainteresowało się moim wykładem. To, co pan doktor tutaj powiedział, to bardziej niż ilość cieszy mnie właśnie jakość. Jako profesor, kierownik katedry prowadzę również zajęcia z doktorantami i zdarza mi się przemawiać do jednego doktoranta, bo akurat jednego mam. Zdarzyło mi się kiedyś prowadzić wykład dla trzech lekarzy, akurat warunki pogodowe spowodowało, że więcej nie dotarło, ale skoro te trzy osoby były zainteresowane, to jak najbardziej powinienem był dla nich ten wykład przeprowadzić i przeprowadziłem. Mam nadzieję, że państwa też zainteresuje mój wykład. Temat jest w mojej ocenie bardzo interesujący, natomiast wiele osób kompletnie nie zdaje sobie sprawy, o co tutaj chodzi. Przykładem może być młoda dama, która przyszła do mnie i: panie profesorze, jem 800 kalorii i nie chudnę. No, była dosyć puszysta. Pytanie brzmi: dlaczego? Nasze organizmy, naszych przodków funkcjonują od tysięcy lat. W tym czasie wszyscy głodowali. Kiedy przestaliśmy głodować? Ano wtedy, kiedy chemik
wrocławski biochemik Haber wynalazł nawozy azotowe. Wtedy nagle zniknęło coś takiego jak klęska nieurodzaju. Weźmy sobie taki rok 1789. Rewolucja francuska, na barykady marsylianka, do boju Marsz Ojczyzny Dzieci i tak dalej. Dlaczego ci ludzie ruszyli do walki? Przyczyna była prosta. Francja była wtedy mocarstwem największym w Europie, a więc i na świecie. Dała właśnie w kość Wielkiej Brytanii, wygrywając z nią wojnę morską. Czyli właściwie mogła sobie porządzić światem. A tutaj zafundowała sobie rewolucję. Co było przyczyną? 2 lata nieurodzaju. I jeżeli weźmiemy sytuację do czasów krótko po I wojnie światowej, to ludzie więcej głodowali niż byli syci. Skąd się wzięły Stany Zjednoczone Ameryki? Nie licząc purytanów, którzy chcieli mieć wolność religijną. Ano ci ludzie chcieli wreszcie się po prostu najeść. Także my nie jesteśmy przygotowani do tego nadmiaru żywności, który w tej chwili mamy. Nasz mózg mówi nam, jest jedzenie, jedz, bo nie wiadomo, kiedy będzie następne. Także to, o czym będziemy dzisiaj mówić, to jest zbyt niska ocena ilości spożywanych kalorii. W większości sobie sprawy nie zdajemy z tego, ile jemy tak naprawdę. Oczywiście o innych rzeczach nie będziemy mówić, to tutaj na czarno, mianowicie pomijanie w liczeniu kalorii przekąsek między posiłkami. O tutaj skubnąć sobie jakiegoś chipsa, tam wypić jakąś kolę, 250 kalorii dodatkowo, prawda, jedna taka kola półlitrowa. Tutaj zjeść jakiegoś batona, gdzieś między 200 a 300 kalorii. Taki baton, na przykład 100-gramowa hałwa, no powiedzmy jedna tylko 580 kalorii, druga 550 i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś takich historiach drobniejszych. Chce nam się pić? Świetnie. A, sok pomarańczowy, doskonale, wypiję szklankę, 100 kalorii. Oczywiście można zamiast tego wypić sok pomidorowy, 13 kalorii, albo szklankę wody, 0 kalorii. Ok, zbyt wysoka ocena ilości kalorii spalanych podczas ćwiczeń. Zakładamy, że no, ruszając się, ćwicząc, spalamy tych kalorii bardzo dużo. To wcale tak nie jest. Wiem doskonale, jak to wygląda, bo ćwiczę prawie codziennie na rowerze, nie za dużo, 15 minut. Jeżeli sobie jadę powoli, bez pośpiechu, to powiedzmy z maksymalnym obciążeniem 20-22 km na godzinę, spalam około 200 kalorii. Jeżeli wysiłek zwiększam tak, że jadę prawie 30 km na godzinę, też z tym samym pełnym obciążeniem i po 15 minutach z roweru schodzę mokry, jest mi wszystko jedno, bo i tak idę pod natrysk po tym, no to właściwie spalam w tym momencie 250 kalorii. Raptem 50, czasem też 30-40 kalorii więcej, a wysiłek o ile większy wydaje mi się, że nie wiadomo jak duży. Jeść można bardzo dużo. Pamiętają być może Państwo Michała Jelińskiego, członka 4-osobowej załogi wioślarskiej, złoty medal w Pekinie, złoty medal w Londynie. To jest człowiek, którego poznałem przy okazji zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Poznaniu. Jest to pacjent profesor Wierusz Wysockiej, cukrzyca typu pierwszego. No a mimo to uzyskuje sukcesy w wioślarstwie. I ten człowiek spożywa codziennie, bo musi kalorie liczyć, 5000 kalorii. Proszę wziąć pod uwagę, że osobniki najmłodsze z nas, które tutaj są, panowie mogą spożyć spokojnie 2500 kalorii, panie 2300. Oczywiście to zależy od stosowanego wysiłku. Ci z nas, którzy powiedzmy już skończyli 40 rok życia, lepiej niech nie przekraczają 1800 kalorii. No a jeżeli ktoś nieco nagrzeszył i ma nieco nadwagi i chciałby się odchudzić, to oczywiście odpowiednio mniej. Natomiast Michał Jeliński 5000 kalorii, bo tyle po prostu spala dziennie w czasie treningu. Zły rozkład posiłku. Dopóki żyliśmy na stosunkowo niskim poziomie, zwykle były te 3 posiłki albo 5 na przykład, no ja pamiętam śniadanie rano, w szkole drugie śniadanie, obiad, często był podwieczorek, kolacja. Absolutnie racjonalny sposób odżywiania się, 5 posiłków dziennie. Natomiast w tej chwili część osób, tak jak powiedział pan doktor, funkcjonuje w stresie.
idzie do pracy, zje śniadanie albo nie. Znam kolegów lekarzy, którzy w ogóle śniadania nie jedzą. W pracy potem oczywiście nie ma czasu. Weźmy jakąś korporację, weźmy osoby pracujące na kasie w hipermarketach, nie mają czasu zjeść. Wobec tego przychodzą wieczorem do domu i wtedy jest tak zwana obiadokolacja, sprzątanie lodówki i tak dalej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ta sama ilość kalorii spożywanych w ciągu dnia, ale rozłożonych na 5 posiłków, 3 główne posiłki po 25% kalorii i 2 drobniejsze typu drugie śniadanie pod wieczorek po 12-13% kalorii, na tym możemy schudnąć. Ale jeżeli tyle samo będziemy jeść i to będą tylko 2 posiłki w ciągu dnia, na czymś takim raczej przybierzemy na wadze niż będziemy chudnąć. No i brak snu. Jeżeli ktoś śpi mniej niż 6 godzin dziennie, wydziela się hormon o nazwie grelina, który pobudza nasz apetyt. Odruchowo wybierając jedzenie, wybieramy rzeczy słodkie. Słodycze, węglowodany to nie jest znowu aż tak dużo kalorii. Potem Państwo zobaczą, ile poszczególne produkty mają kalorii, ale słodyczy, tak zwanych węglowodanów prostych, możemy zjeść bardzo dużo, no a to się przekłada oczywiście na dodatkowe kilogramy. Także tutaj Państwo widzą, jakie są podstawy. To są absolutne podstawy. O wielu innych rzeczach jeszcze moglibyśmy mówić, żeby utrzymać dobrą wagę. My, jak już powiedzieliśmy, zajmiemy się zbyt niską oceną ilości spożywanych kalorii wyłącznie. Amerykański paradoks otyłości. W okresie 91-2001 odsetek osób deklarujących spożywanie żywności i napojów niskokalorycznych wzrósł z 48% do 60% populacji, czyli większość. Restauracje szybkiej żywności, fast foody pozycjonujące się jako zdrowe, na przykład Subway, kanapki, zanotowały wielokrotnie wyższy wzrost niż te niekomunikujące zdrowie, na przykład McDonald's. McDonald's był blisko bankructwa, bo jego jedzenie było postrzegane właśnie jako bardzo niezdrowe. Wprowadził w związku z tym, tak jak reklamował, sałatki. Jeżeli Państwo zobaczą na przykład, teraz ta reklama już chyba nie jest emitowana, ale kiedyś była, gdzieś tam chłopak pobiegł dla dziewczyny po 5 produktów z McDonald's. Okazało się, że z tego co przyniósł, 4 to były raczej szkodliwe dla zdrowia fast foody, tylko jedna to była zdrowa sałata. Natomiast mimo tej zdrowej żywności odsetek otyłych dorosłych w USA wzrósł z niespełna 1/4 populacji do prawie 1/3 populacji. No cóż, jaka jest teza? Wzrost odsetka osób otyłych jest wynikiem wzrostu popularności restauracji serwujących i komunikujących w reklamach zdrową żywność? No chyba nie. Problem polega na tym, że nie doszacowujemy liczby spożywanych w głównych posiłkach kalorii. Szacujemy wartość kaloryczną o 35% niżej, jeśli posiłek pochodzi z restauracji komunikującej zdrowie. Po prostu wtedy tracimy kontrolę nad tym. Dodajemy do głównych zdrowych posiłków wysokokaloryczne przystawki, desery, napoje. To są tak zwane alkohol, tak zwane puste kalorie, których nie liczymy. Chcemy się napić i zamiast wody 0 kalorii pijemy kolę 250 kalorii. Informacja o niskiej zawartości tłuszczu zwiększa spożycie produktu. Podzielono badanych na 2 grupy. Mianowicie osoby o prawidłowej wadze, obliczanej przy pomocy BMI poniżej 25, norma jest 18,5 do 25, to jest po prostu współczynnik waga i wzrost, plus osoby z nadwagą BMI powyżej, body mass index powyżej 25. Osoby, które dostały żywność z normalną naklejką, zjadły 189 kalorii, a oszacowały, że to było tylko 107 kalorii. Jeżeli im dano żywność z naklejką, że produkt zawiera mało tłuszczu, zjadły nieco więcej, 219 kalorii, a wydawało im się, że zjadły mniej niż poprzednio przy normalnej żywności, tylko 101 kalorii. Gorsza sytuacja była z osobami z nadwagą. W przypadku, kiedy naklejka na żywności mówiła o normalnej zawartości tłuszczu, zjadły 192 kalorie, a wydawało im się, że tylko 119. Natomiast w przypadku naklejki
produkt niskotłuszczowy, zjadły prawie 300 kalorii, 281, a wydawało im się, że 128 kalorii. Widać tutaj, jak niedoszacowujemy ilość spożywanych kalorii, szczególnie dotyczy to osób z nadwagą i otyłych. Jest coś takiego jak żywność powodująca przyjemność. Jej spożycie daje przyjemność w zależności od wartości fizjologicznych i psychologicznych. Zależy też od płci, przy czym angielskie słowo gender nie oznacza płci biologicznej. Płeć biologiczna to jest seks, natomiast gender to jest płeć mentalna, społeczna, no i oczywiście od wieku. Tutaj są różne preferencje dla żywności dającej przyjemność. Porównano grupę kobiet z mężczyznami, w sumie 1000 osób. Zadano im poszczególne pytania, gdzie jeden punkt oznaczał, że absolutnie się nie zgadzam z twierdzeniem. 5 punktów oznaczało, że absolutnie się zgadza. I teraz, czy przyjemność ci sprawia jedzenie cukierków, czekolady? Paniom sprawiało większą przyjemność w porównaniu z panami. Natomiast w przypadku panów, panowie woleli albo makaron czy pizzę, większą przyjemność im to sprawiało niż paniom, nie mówiąc o steku lub innej wołowinie, gdzie też im to sprawiało większą przyjemność. Dotyczyło to również zapiekanek i tak zwanych side dishes, czyli właśnie przekąsek spożywanych między głównymi posiłkami. W przypadku, jeżeli badanych podzielono na grupy wiekowe, okazało się, że najmłodsi preferowali chipsy ziemniaczane. Proszę Państwa, chipsy ziemniaczane to jest, mówiąc szczerze, jedno z najgorszych świństw. Dlatego, że po pierwsze zawierają tak zwany wysoki indeks glikemiczny. Indeks glikemiczny to jest coś, co mówi nam, w jakim czasie we krwi z tego, co spożywamy, pojawi się glukoza. Wysoki indeks glikemiczny oznacza, że glukoza pojawi się bardzo szybko, nawet po kilkunastu minutach. Spowoduje to wyrzut insuliny do krwi. Insulina spowoduje, że glukoza z krwi trafi do komórek tłuszczowych, powiększając naszą wagę ciała, ale insulina, która zostanie w surowicy, spowoduje głód. Skutek będzie taki, że jedząc potrawy, produkty o wysokim indeksie glikemicznym, szybko poczujemy się znowu głodni i będziemy jeść więcej. Co jest następnie ciekawego w chipsach ziemniaczanych? Poza tym wysokim indeksem glikemicznym są tak zwane tłuszcze trans. Tłuszcze trans to jest wyjątkowe świństwo, które powoduje szybko miażdżycę. Tutaj nie chodzi o kalorie, chodzi o ich działanie miażdżycorodne. Oczywiście tłuszcze to też kalorie. Natomiast z punktu widzenia przemysłu spożywczego to jest coś cudownego. Tłuszcze trans można obrabiać na zimno. One się nie psują, one są tanie. Czy może być coś lepszego? A że niezdrowe, no jedną wadę mają prawo widać mieć. No i kolejna sprawa to jest sól. Myślę, że nie muszę mówić, jak kardiolodzy i inni specjaliści od nadciśnienia tępią sól, gdyż powoduje to nadciśnienie, uszkodzenie serca i tak dalej, i tak dalej. No ale reklamy w telewizji robią swoje. Ok. Następnie, czyli młodzież, przede wszystkim najchętniej chipsy. Im populacja była starsza, tym te chipsy jedzono mniej chętnie. Natomiast osobnicy nieco starsi bardziej woleli właśnie zapiekanki i takie przekąski dodatkowe w porównaniu z młodzieżą. Tak samo bardziej woleli zupy, które to zupy mogą być całkiem zdrowe, jeżeli są to tak zwane zupy czyste. Kolejna przykład żywności dającej, sprawiającej przyjemność i dającej zdrowie. Tutaj wyglądało to w ten sposób, że podzielono na, zadano pytania i procent tych, który odpowiedział, że owszem, to daje zdrowie, tutaj jest wykazany. Jeżeli chodzi o steki lub burgery wołowe, mężczyźni uważają, 58% mężczyzn, że ta żywność nie tylko jest przyjemna, ale bardzo zdrowa. Przy czym, co to oznacza? Od czasu do czasu bywam w Stanach Zjednoczonych i od czasu do czasu wpadamy do Steak House'u, czyli takiej restauracji, która specjalizuje się w stekach. Najmniejsza porcja mięsa to jest 300 gramów, czyli
No właściwie u nas kotlety w restauracji w tej chwili mają gdzieś 150-200, to jest przeciętny, natomiast tam 300 to jest najmniejszy. Jeden z kolegów zamówił porcję największego steku, tak zwany T-bone steak, 1600, czyli ponad 1,5 kg i co więcej to zjadł. Dla nas to była jakaś taka zabawa, natomiast proszę wziąć pod uwagę, że są ludzie, którzy tak jedzą na co dzień, no skutki są oczywiste. Dobrze, również panowie mieli przekonanie, że zapiekanki i takie poboczne przekąski dają nie tylko przyjemność, ale i zdrowie. Tutaj panie wykazały się większą racjonalnością, uważając, że zdrowe i przyjemne to są bardziej warzywa czy sałaty, ewentualnie zupy. Oczywiście spożywanie żywności daje również poczucie winy. Proszę zwrócić uwagę, że poczucie winy miały głównie panie. Panowie się specjalnie nie przejmowali tym, co spożywali. I tak powiedzmy lody śmietankowe, poczucie winy za ich spożywanie miało 44% pań i tylko 30% panów. Jeżeli chodzi o ciasteczka, 40% pań miało poczucie winy, 25% panów. Cukierki, czekolada, 51% pań poczucie winy, panowie tylko 35%. Wróćmy do czegoś takiego jak makaron i pizza. To jest raczej żywność fast foodowa. No, pizzy w domu się nie robi, to co się kupuje jest średnio zdrowe. Tylko 6% panów i 7% panów miało poczucie winy z tego powodu. I jeżeli chodzi właśnie o steki i beef burgery, poczucie winy 4% panów, 6% pań. Także no, niektóre osoby mają dosyć specyficzne podejście do zdrowego odżywiania się. Jemy coraz więcej. Proszę zwrócić uwagę, przepisy kucharskie w roku 1936. Jeden przepis to było 2123 kalorie, natomiast 70 lat później, w roku 2006, już 3051, wzrost o 43%. Natomiast na poszczególną porcję 268 kalorii w roku 1936 i 384, prawie 400 kalorii na porcję w roku 2006. Czyli te porcje są coraz większe. I teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę, nie pamiętam, który z prezydentów amerykańskich, ja byłem wtedy jeszcze uczniem w latach 70., w każdym razie prosił Amerykanów, żeby wyjadali talerze do czysta. Czyli jeżeli nałoży się większą porcję, wyjadanie talerza do czysta to jest prosta droga do otyłości. I bez przerwy sobie czytam artykuły różne. Niedawno przeczytałem artykuł, że 15 do 25% rodziców amerykańskich żąda od swych dzieci, żeby wyjadały talerze do czysta. No nie dziwnego, że tam jest coraz więcej otyłych dzieci. Jemy oczami, nie żołądkiem. To znaczy, jeżeli dostaniemy większe opakowanie, tu jest akurat popcorn, to zjemy więcej, czy będziemy mieli ochotę, czy nie. No ale powiedzmy, że to jest smaczne, bo świeże. Guzik. Stale oznacza taki zleżały, nieświeży. I nawet jeżeli ten popcorn będzie stary, to i tak zjemy więcej, jeżeli dostaniemy większy pojemnik. Czyli podstawowa sprawa, nakładać sobie małe porcje, dużych porcji należy unikać. Jaki mamy sposób jedzenia? Od jutra jem 5 posiłków. Świetnie, ale dzisiaj to nie jutro, więc dzisiaj sobie pozwolę następnego dnia. Od jutra, następnego dnia, od jutra i tak dalej. Należy również unikać tak zwanych, na niektórych obszarach w Polsce mówi się wyżerek, czyli dodatkowych możliwości zjedzenia czegoś. Na przyjęciu zjadam dodatkową porcję, a mówiąc, że dosyć często to obserwuję, na przykład jeżeli jest szwedzki bufet, każdy ma ochotę spróbować czegoś, czego być może w domu na co dzień nie jada, albo jak w tej restauracji to przygotowują. Skutek jest taki, że jak jest szwedzki bufet, to ludzie sobie nakładają 2-3 razy więcej niż normalnie by zjedli. No i są tacy, na których kompletnie nic nie działa. Jak zwykle, no w tym wypadku piję filiżankę kawy przy śniadaniu. Akurat kawa specjalnie nie szkodzi. Nawet chroni przed cukrzycą typu drugiego, aczkolwiek sprzyja wystąpieniu podobno choroby Alzheimera. No nie mówiąc o tym, że jest pewną rzeczą, iż można się załapać na osteoporozę, czyli zrzeszowienie kości.
mniejsza z tym, kawę akurat lubię. Niedoszacowanie jest regułą. Najczęściej ludzie normalnej wagi sądzą, że zjedli o 20% mniej niż w rzeczywistości. Problem pojawia się u otyłych. Oni niedoszacowują 30-40%, jak Państwo widzieli na jednym z poprzednich slajdów, nawet i do 100% wydaje im się, że zjedli połowę tego, co naprawdę zjedli. Proszę Państwa, żeby wiedzieć dokładnie, ile jemy, żywność trzeba ważyć i nie ma innej możliwości. Sam w pewnym momencie zaciekawiłem się, kupuję różne rodzaje chleba, oczywiście chleb żytni, mimo że on jest bardziej kaloryczny od pszennego, ale po nim później chce się jeść, wobec tego per saldo zje się tego mniej. Oczywiście unikam chleba razowego, gdyż wynika to z konieczności czytania etykiet. Etykiety należy czytać, kupujemy chleb razowy. Razowy to zdrowy, tak? Świetnie. No to czytamy składniki: smalec, karmel, miód. No, okej. Okay. No i postanowiłem sobie zważyć kromkę chleba, który jakby wydawało mi się, że to są dwa wymienniki węglowodanowe, czyli 20 gramów, ale tak zważyłem sobie trzy kromki pod rząd w granicach 40-45, czyli nie doszacowywałem każdą z tych kromek mniej więcej o 50%, czym się specjalnie nie przejąłem, no bo dla mnie ostatecznym sędzią jest waga. Jeżeli mam taką wagę jak zawsze, to specjalnie się nie przejmuję. Raz mogę zjeść więcej, raz mniej, ale po prostu zdaję sobie z tego sprawę. To nie jest nieświadomie, staram się żywność wybierać świadomie. W ciągu dnia podejmujemy ponad 200 decyzji dotyczących żywienia. Ok, idziemy sobie ulicą, łapie nas głód. Chcemy odżywiać się zdrowo, czyli te 5 posiłków dziennie. Pierwsza decyzja, czy już jest pora na lunch, obiad, jak to tam woli. No bo my Polacy pracujący, jeżeli pracujemy, to często odżywiamy się tak jak na zachodzie, w weekendy odbywa się to w sposób tak jak kiedyś było, mniejsza z tym. Czyli podejmujemy decyzję, czy już coś jemy. Jeżeli przesuniemy ją i zbyt późno zjemy posiłek, będziemy głodni, rzucimy się na niego, możemy zjeść zbyt dużo. Jeżeli za wcześnie, też niedobrze. Czyli pierwsza decyzja, podejmujemy, jemy czy nie jemy. Ok, wchodzimy, jakiś tam bar, restauracja szybkiej obsługi, coś w tym stylu. Zupa, tak, nie, czysta, tak. Jeżeli tak zwana dobra zupa typu, no niech będzie gulasz czy coś w tym stylu wysokokaloryczne, to oczywiście nie. Przechodzimy do drugiego dania. Pytanie, kotlet z indyka czy kotlet schabowy? Świetny, kotlet schabowy 300 kalorii, 100 gramów, kotlet z indyka 100 kalorii, no, czyli kotlet z indyka. Panierowany czy sauté? Oczywiście sauté, bo w panierce nie dość, że jest sporo węglowodanów, to jeszcze taka panierka jest w stanie wchłonąć nie wiadomo jaką ilość tłuszczu. Czyli kotlet z indyka sauté. Ziemniaki z wody, talarki, ryż, kasza. Oczywiście ziemniaki z wody. Ziemniaki z wody to jest plus minus 100 kalorii na 100 gram. Kasza, ryż 300-400 kalorii, nie licząc wysokiego indeksu glikemicznego w przypadku ryżu. Oczywiście ziemniaki, talarki obsmażane w tłuszczu dodatkowo wchłonęły nie wiadomo ile tłuszczu i wtedy nie 100 kalorii, a też byłoby pewno 300-400. Dobrze, no oczywiście trzeba wziąć jakieś tam warzywo, jarzynę. Pani z obsługi pyta, co tam chcemy wziąć, na przykład kalafior polewany masełkiem z tartą bułką, a może byśmy chcieli na przykład marchewkę gotowaną, a może marchewkę surową. Okej, okay, oczywiście jakiekolwiek warzywo polewane majonezem, tłuszczem i tak dalej odpada, bo to są dodatkowe kalorie. Natomiast teoretycznie marchewka gotowana wydaje się zdrowa. Oczywiście jest bardzo zdrowa, tak samo jak i ryż, dla rekonwalescentów dochodzących do zdrowia po jakiejś ciężkiej chorobie przewodu pokarmowego, zatruciu biegunce, czymś w tym stylu. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę marchew surową, ma indeks glikemiczny 30, więc jak najbardziej zgodna polecenia, ale już gotowana, ma indeks glikemiczny 80-90, czyli wyrzut insuliny, glukoza do komórek tłuszczowych, szybki głód, oczywiście bierzemy surowe warzywa. Z sosem pikantnym czy słodko-kwaśnym, oczywiście bez sosu, no bo w momencie, kiedy dorzucimy ileś tam majonezu, dorzucimy automatycznie ileś tam kalorii. Deser, nie, dziękuję za deser.
czyli ja w tym momencie podjąłem decyzję przy jakimś tam posiłku, a weźmy taką sytuację. Przyszedł do mnie pacjent, 1500 kalorii, tylko czegoś nie chudnie. No dlaczego nie chudnie? Przedyskutowaliśmy wszystko, absolutnie zachowuje się, przeliczyliśmy jego posiłki, kalorie, je tyle, ile trzeba. Odpytałem go na okoliczność, a może coś pije, co zawiera jakieś tam kalorie. Absolutnie niczego nie pije. Cola, soki owocowe, nie, nic. No wiesz, wreszcie w akcie rozpaczy, a jakaś tam kawa, herbata, no kalorie, to tutaj nie ma o czym mówić. Tak, kawa. A ile tych filiżanek dziennie pan pije? No tak bywa do 8. Słodzi pan, nie słodzi? Słodzą. Ile? 3 łyżeczki na filiżankę. Okej. Okay. 3 łyżeczki na filiżankę, 8 filiżanek to są 24 łyżeczki cukru, jedna łyżeczka to jest 5 gram, to jest 120 gramów. 1 gram cukru to są 4 kilokalorie, czyli 480 kilokalorii. Ten człowiek zapomniał o 500 kaloriach, ja spożywał 500 dodatkowych kilokalorii na dobę, no i nic dziwnego, że w takiej sytuacji przybierał na wadze, ale absolutnie sobie tego nie uświadamiał. Mi też przyszło z dużym trudem znaleźć właśnie powód, dla którego przybierał na wadze. Okej, oznacza to, że jeśli chcemy utracić wagę, nie możemy polegać jedynie na naszym mózgu lub silnej woli. Jeżeli chcemy prowadzić samochód, przejechać sobie przez Bydgoszcz z Fortonu gdzieś tam na Miedzy, no to musimy wiedzieć, jak się prowadzi samochód, znać topografię miasta i tak dalej. Musimy się tego nauczyć. Nikt nie posadzi nas w samochodzie w momencie, kiedy nie mamy pojęcia o prowadzeniu samochodu, o topografii okolicy i tak dalej. A wydaje nam się, że w przypadku jedzenia jesteśmy to w stanie opanować intuicyjnie, mimo że, tak jak już mówiłem, jesteśmy przystosowani do tego, żeby jeść i jeszcze raz jeść. W dawnych czasach biesiadowała tylko elita. Cała reszta, a reszta no to 90%, mniej więcej przez 2/3 roku głodowała, natomiast jak przychodziła klęska nieurodzaju, to po prostu ginęli z głodu. I tyle. No, skąd się wzięło powiedzenie, zanim gruby zachoruje, to chudy zdechnie? No wyobraźmy, jest gruby, to znaczy bogaty, stać go było na to, żeby nabyć tkanki tłuszczowe. Przychodzi klęska głodu, no coś tam, jakieś jedzenie jest, powiedzmy, spożywa właśnie sobie te 800 kalorii dziennie, ale z tkanki tłuszczowej pobiera zapasy, co więcej, te pobierane zapasy tłuszczowe częściowo zamieniają się w ketony, więc głodu nawet specjalnie nie czuje, a chudy zapasów nie ma, 800 kalorii, szybko łapie jakąś chorobę z tych głodowych, no i właśnie umiera, i stąd to powiedzenie. Także skoro jesteśmy po milionach lat ewolucji, instynkt podpowiada nam, by jeść tak często i tak wiele, jak możemy. No, pan Haber to zmienił, ale do naszego mózgu to jeszcze nie dociera. Złudzenia. Proszę zwrócić uwagę. Małe talerze, duży talerz. Jeżeli to odwrócimy, wydaje nam się dokładnie na odwrót. Nie bierzmy nigdy dużego talerza, bo nałożymy sobie więcej, niż byśmy chcieli. Jeżeli jeszcze ktoś się uprze, żebyśmy to zjedli do czysta, ileś tam razy powtórzone, nieszczęście gotowe. Także podstawowa zasada, nakładać sobie na mały talerz. Tutaj mają Państwo przykład łyżka. Duża łyżka syropu należałoby nalać 5 ml. Nalano 5,58 ml, czyli o 12% za dużo. Natomiast mała łyżeczka o 8% mniej niż by należało. No i tak powinniśmy robić z jedzeniem, bo dojeść w końcu zawsze można. Jeżeli pamiętam, bardzo oczywiście zawsze ceniłem swoją babcię pod pewnymi względami. Jak miałem kłopoty, wolałem się do babci zwrócić niż do mamy. No wiadomo, osoba bardziej doświadczona, podchodząca z większym spokojem do pewnych wyskoków, wybryków i tak dalej. No i babcia zawsze uważała, że śniadanie zjedz jak król, obiad jak mieszczanin, a kolację jak żebrak. Inne powiedzenie to jest: śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. Guzik. Należy jeść, Anglicy do tej pory, Brytyjczycy uważają, i regular English breakfast to jest potężne śniadanie, żeby mieć siły na moment, kiedy się wychodzi z domu aż do lunchu.
Oczywiście tutaj mają Państwo ewidentny przykład, że jeżeli przystawka przed posiłkiem głównym będzie standardowa, to i porcja też będzie standardowa. Natomiast większa przystawka wcale nie uchroni nas przed zjedzeniem większej porcji dania głównego. Przykładowo, tutaj przystawka miała 400 kalorii, tutaj 600 kilokalorii. To i tak oczywiście bardzo duże, ale widzą Państwo, że to, że więcej zjemy w danym momencie na przystawkę, na przykład na śniadanie, absolutnie nie uchroni nas przed tym, żebyśmy nie zjedli również dużo, czy to na obiad, czy to na danie główne. Opróżniamy talerz do końca bez poczucia. Zrobiono takie doświadczenie dosyć złośliwe, mianowicie zebrano specjalistów odżywienia, dietetyków, specjalistów od żywności i podzielono na dwie grupy. Jednej dano normalne talerze, do której nalano mniej więcej ćwierć litra zupy, natomiast druga grupa miała specjalne talerze, gdzie do spodu, w spodzie był otwór podłączony wężykiem, gdzie automatycznie talerz dopełniał się zupą, czyli delikwent jadł tą zupę, natomiast talerz się dopełniał i delikwent nie widział dna. Cóż się okazało? Ci, którzy spożywali normalną zupę, zjedli 155 kalorii, ci, którzy z tym automatycznym talerzem 268 kalorii i prawie dwa razy więcej, prawie pół litra tej zupy. Jak oceniono, kto ile spożył? Ci, którzy spożyli te ćwierć litra, wycenili mniej więcej na 230 ml, pomylili się niewiele i z tych 155 kalorii uznali, że tak naprawdę spożyli 123. Pomyłka niewielka. Natomiast ci, którzy mieli te samo wypełniające się talerze, ocenili, że właściwie spożyli niewiele więcej od tych, którzy mieli ćwierć litra, normalną porcję i właściwie, że spożyli niemal tyle samo kalorii. Czyli spożyli dwa razy więcej, a wycenili ilość kalorii, objętość spożywanej zupy mniej więcej na połowę tego, co zjedli. No i potem zaczęto odpytywać członków obydwu grup, jak się z tym wszystkim czują. Monitorowanie konsumpcji. Otrzymali możliwość dania odpowiedzi w skali od 1 do 9. Punkt 1 absolutnie się nie zgadzam. Punktów 9 absolutnie się zgadzam. I teraz tak. Zawsze bardzo starannie zwracam uwagę, ile jem. Okazuje się, że odpowiedzi i w tej grupie, która zjadła normalny talerz zupy, i w tej grupie, która zjadła dwa razy więcej, były dokładnie takie same. Zawsze starannie oceniam, ile zupy jem. I znowu, dokładnie takie same odpowiedzi, mimo że ta grupa zjadła dwa razy więcej. Zwykle jem, dopóki nie pojawi się dno talerza. No, odpowiedzi były identyczne, nic dziwnego, że ci, którym talerze się same napełniały, jedli. Zawsze próbuję zjeść, opróżnić mój talerz do czysta w domu. I to zarówno talerz płaski do posiłków, do dań głównych, jak i talerz do zupy. Odpowiedzi były identyczne. W sytuacji, kiedy jedną z przyczyn wzmożonej wagi otyłości jest to, że pewne osoby zadają się z osobami już otyłymi, to gwałtownie zwiększa ryzyko, że same staną się otyłe. To jest potwierdzenie tego, innych takich doświadczeń, badań. Obecność innych. Jeśli inne osoby jedzą, jest bardziej prawdopodobne, że ja również będę jeść. Wszystko jedno, jestem głodny, niegłodny, będę jeść. I to dotyczy zarówno obu grup. Jedzenie wraz z innymi ludźmi powoduje, że tracę kontrolę nad tym, jak dużo jem. Również dotyczyło obu grup. I teraz pytania w aspekcie tego, że no ci, którzy zjedli dwa razy więcej, powinni być zdecydowanie bardziej syci. Guzik. Na pytanie, tutaj akurat ta skala była nieco inna, mianowicie 1 oznaczało mało, 9 bardzo dużo. I na pytanie, jak głodny jesteś obecnie? Ci, którzy zjedli dwa razy więcej, byli tak samo głodni, jak ci, którzy zjedli normalnie. Jak pełny się czujesz w tej chwili? Również było tak samo, nawet ci, którzy zjedli dwa razy więcej, czuli się nieco mniej pełni.
Czy odczuwasz tam jakieś nudności, też bez różnicy? I kolejne pytanie, jak dużo żywności, jak sądzisz, byłbyś w stanie zjeść teraz? Ze skali od 1 do 9 w obu przypadkach była 7, czyli obie grupy były skłonne zasiąść do kolejnego posiłku. No cóż, atmosfera posiłku wpływa na to, ile zjemy. Stwierdzono, że jeżeli mamy do czynienia z ostrym światłem, zjemy więcej. Jeżeli jest hałas, głośna muzyka, też zjemy więcej. Następnie w przypadku, jeżeli mamy komfort, gdzieś tam za zasłoną, w jakimś przedziale siedzimy, jemy spokojniej, wolniej, zjemy mniej. Czas trwania posiłku. Proszę Państwa, 50% glukozy, którą spożywamy, właściwie kalorii, musi otrzymać mózg. W momencie, kiedy brakuje kalorii, brakuje glukozy, mózg otrzymuje jasny sygnał, umiera. Czyli mózg musi mieć pewność, że jest jedzenie. Jeżeli chcemy zjeść mniej, czas trwania posiłku musi być na tyle długi, żeby mieć 20 minut, żeby do mózgu dotarł sygnał. Glikemia, czyli stężenie glukozy w surowicy krwi się zwiększyło, jest dobrze. Czyli jedząc dłużej, zjemy mniej. No i oczywiście zapachy, jeżeli są jakieś ostre, też zjemy więcej. Objętość tego, co konsumujemy. To jest zupełnie inna historia, dotyczy tak zwanej gęstości energii. Omówimy to za chwilę. Ponieważ jemy oczami, żeby poczuć się nasyconym, musimy zjeść odpowiednio więcej. Dlatego jest rzeczą istotną, żeby posiłek miał dużą objętość, ale powiedzmy niekoniecznie był jakoś tam wysoce kaloryczny. Najlepiej to rozwiązują Francuzi. We Francji typowy dîner, czyli obiad jedzony wieczorem, wygląda w ten sposób. Przystawki, czyli mamy już jakąś podkładkę, nie czujemy specjalnie głodu. Następnie zupa czysta, czyli tam kalorii tyle, co kot napłakał, objętość też niewielka. Między jednym a drugim przerwa mniej więcej pół godziny. Mózg ma sygnał, że nie jest źle, trochę tej glukozy jest. Następnie wielka micha sałaty. Powiedzmy, to nie jest sałata jako taka, bo do tego dochodzą rozmaite warzywa. Bardziej sałatka oczywiście bez jakichkolwiek tam sosów, majonezów. Jeżeli sos to winegrę, no winegrę jest, oczywiście jest. I objętościowo wtedy nasz mózg jest całkowicie zadowolony. I potem dopiero przychodzi jakieś mięso, ryba, tak zwane konkrety. Już specjalnie dużo tego nie chcemy jeść. Oczywiście potem na deser, sery i tak dalej. Desery, coś co znakomicie może nam podwyższyć ilość spożytych kalorii w czasie tego posiłku, ale to już nasza decyzja, bo głodni w zasadzie nie jesteśmy. Oczywiście we Francji spożywa się do posiłku dosyć dużo wina i tutaj te kalorie też trzeba sobie policzyć. Tu jest wyjaśnienie składników gęstości energii. Jeżeli zjemy taką samą objętość, to tłuszcz ma 9 kilokalorii na gram. Alkohol 7 kilokalorii na gram. Zawsze go trzeba liczyć, jeżeli chcemy stosować jakąś dietę. Jedna sprawa to są kalorie, a druga sprawa, alkohol wpływa na mózg, zniechęcając nas do nadmiernych starań w utrzymywaniu czegokolwiek, nie tylko diety. Węglowodany 4 kilokalorie na gram, białko 4 kilokalorie na gram, błonnik, czyli warzywa, owoce 1,5 do 2,5 kilokalorii na gram, nie mówiąc o tym, że pasaż jelitowy. Kolejna sprawa, że opóźnia wchłanianie glukozy do krwi, a więc zmniejsza wyrzut insuliny. No i oczywiście nie mówiąc o wodzie, 0 kilokalorii na gram. Także jeżeli ktoś nie chce za dużo zjeść, może warto się napić trochę wody przed posiłkiem. O! Co to jest? Trudno mi powiedzieć, co się stało. Tutaj jest jeszcze ileś tam slajdów.
Nie wiem, co się stało, ale pojawiło się ileś pustych slajdów. Nie da się ukryć, że przerabiałem ten wykład jeszcze na godzinę przed przyjazdem. Tutaj możliwe, że coś tam kliknąłem nie tak, jak trzeba. Okej. Nie. Tam są jednak slajdy, które nie wiem, dlaczego mi się nie wgrały. Okej. Pozwolę sobie w takim razie objaśnić, jakie tam są slajdy, które nie wiem, dlaczego się nie pokazały. No mniejsza z tym. W każdym razie pokazane są rysunki naczyń, na których są na przykład takie rzeczy jak jakieś tam mięso, jakieś ciasteczka i tak dalej, i że to jest bardzo duża gęstość energetyczna. Natomiast na innym talerzu jest micha, jest duża objętość sałaty i że to jest niska gęstość energetyczna. Skutkiem tego, jeżeli weźmiemy żywność o gęstej, dużej gęstości energetycznej, to właściwie, jeżeli chcemy na przykład zachować ilość kalorii, która umożliwi nam redukcję wagi, weźmy 1600 kalorii. Jeżeli weźmiemy takie rzeczy jak hamburger, frytki, do tego jakiś sos i tak dalej, to to wszystko zmieścimy na jednym talerzu. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie przykładowo sałatę, warzywa, być może owoce, jakieś chude mięso, to wtedy zrobi nam się z tego 4 talerze posiłków, a wartość kaloryczna 1600-1500 kalorii z kawałkiem będzie dokładnie taka sama. No szkoda, nie wiem jak to się stało, sprawdzałem, przegrywałem jeszcze w klinice na moim komputerze. Było wszystko w porządku. Ten slajd z kostkami, który Państwo widzieli, to jest ta sama grupa slajdów. Ten jeden jakoś tam się przegrał bez żadnego problemu, a reszta nie wiem dlaczego nie. No dobrze, czyli redukcja masy ciała jest większa, gdy gęstość energetyczna posiłku jest mniejsza. Tutaj mamy mniejszą gęstość energetyczną posiłku i większą redukcję masy ciała, większa gęstość energetyczna, czyli więcej tłuszczów na przykład, mniej warzyw, owoców, większy wzrost masy ciała. Redukcja masy ciała jest większa, jeżeli obniży się gęstość energetyczna posiłku. Czyli tutaj jest dieta niskotłuszczowa, bardzo ładna redukcja ciała, masy ciała, ale jeżeli dodano do tego, a właściwie zastąpiono pewne rzeczy warzywami i owocami, to redukcja masy ciała była jeszcze większa. Zrobiono taki eksperyment na mężczyznach i kobietach. Linia przerywana, dieta podstawowa dla mężczyzn, dieta podstawowa dla kobiet, a tutaj podawano zwiększoną dietę przez 10 dni. I nikt nie był w stanie się najeść, jednego dnia jedli więcej. Tutaj panowie, tutaj panie, drugiego dnia też, trzeciego też i tak przez 10 dni. Czyli jeżeli jakiegoś dnia zjemy więcej, no to nie najemy się na następny dzień. Każdego dnia musimy z osobna liczyć te kalorie. Oczywiście to się przekładało na przyrost masy ciała. Od czasu do czasu otrzymujemy od pacjentów pytanie: panie doktorze, panie profesorze, no to kiedy stosować tą dietę? Przed posiłkiem, po posiłku? I pewnym wstrząsem dla pacjentów jest zamiast. Tutaj widzą Państwo, co prawda rysunek jest nieco dysproporcjonalny, to jest 180 gramów, porcja 180 gramów to jest 360 gramów. Mamy tutaj mięso, ziarna, zboże, no i warzywa. I zwiększono ilość warzyw, te 360 gramów, to jest dlatego, że tutaj są dodatkowo warzywa. Natomiast w drugiej grupie zastąpiono zarówno mięso, jak i zboża warzywami. Czyli w tym momencie gęstość energetyczna, czy to mięsa, czy to zbóż, będzie większa niż warzyw i jeżeli warzywa zastąpią mięso, zboża, to oczywiście wtedy zdecydowanie łatwiej schudnąć. Ok, proszę Państwa, iluzje objętościowe. To jest te spożywane 800 kilokalorii w naszym wyobrażeniu, a tyle spożywamy tak naprawdę, jeżeli nie liczymy kalorii. A tutaj są rozmaite przepisy, jak
przygotowywać sobie posiłki, które byłyby satysfakcjonujące objętościowo, natomiast kalorycznie niekonieczne. No niestety zniknęły te przeźrocza, nie wiem co się stało, jakiś wirus komputerowy, złośliwość. Przepraszam Państwa za tą niedogodność i dziękuję za uwagę.